Czołem wykonawcy! Z tej strony Paweł Kresso z kanału Silicol System. W dzisiejszym filmie chcemy Wam zaprezentować cały system technologii polerowania betonu Silicol Renova. Dla kogo jest to metoda? Jest to przede wszystkim metoda dla tych wykonawców, którzy szukają ekonomicznej, skutecznej i dających bardzo dobry efekt metody renowacji posadzek przemysłowych. Nie tylko dobry dla wykonawców, ale również taka metoda, która spełnia oczekiwania i wymogi inwestorów. Dlaczego warto zainteresować się tą metodą? Dlatego, że przez ostatnie 20-15 lat rynek posadzek przemysłowych betonowych w Polsce eksplodował. Co roku wykonuje się miliony metrów kwadratowych posadzek betonowych. A dlaczego posadzki betonowe są w Polsce takie popularne? Bo podobnie jak tanie wino, są dobre i tanie. Około 95% wszystkich posadzek przemysłowych w Polsce to są posadzki betonowe. Natomiast właśnie ze względu na to, że są wykonywane z betonu, że jest to najtańsza posadzka, ta posadzka z czasem będzie się zużywała. Ona z czasem zacznie pylić, zacznie się otwierać, zacznie się wycierać. No, w którymś momencie po dość intensywnej eksploatacji, zwłaszcza eksploatacji wózkami paletowymi, przyjdzie taki moment, w którym trzeba będzie zainteresować się naprawą bądź regeneracją takiej posadzki. Pamiętajmy też o tym, że w związku z boomem na rynku budowlanym przez te ostatnie lata, bardzo dużym zainteresowaniem, czasami trochę kłopotami na rynku surowców, no te betony też są coraz gorszej jakości i dzisiaj wykonawcom przychodzi zacierać betony, które nie są już tak dobre jak te, które były 10 czy 15 lat temu. Stąd potrzeba i konieczność, żeby te posadzki naprawiać, żeby coś z nimi robić. Bądźcie również przekonani o tym, że ponad 90% wszystkich inwestorów, którzy do tej pory w swoich halach mieli posadzki betonowe, przemysłowe posadzki betonowe zacierane, oni są dalej za tym, żeby pozostać przy betonie. Dlatego takie metody naprawcze, jak jakieś masy naprawcze czy powłoki żywiczne, u tych inwestorów nie wchodzą z tego powodu w rachubę. One często nie wchodzą też w rachubę z wielu innych względów, więc 90% tych wszystkich inwestorów, którzy do tej pory mieli beton, dalej chcą mieć beton. Tylko trzeba znaleźć sposób na to, żeby móc go w jakiś sensowny sposób naprawić, poprawić, zregenerować, żeby zapobiec pyleniu, ograniczyć jego chłonność lub żeby po prostu wydłużyć okres przydatności tej posadzki do użytkowania. I właśnie naszą odpowiedzią jest nasza metoda Silicol Renova. Zapraszam. Czym właściwie jest Silicol Renova? Silicol Renova to autorska metoda polerowania betonu na mokro. To, co jest kluczowe, to przede wszystkim jest to metoda, która została opracowana przez wykonawców dla wykonawców. Wykonując przez wiele, wiele lat renowację posadek technologii polerowanego betonu i robiąc to na sucho, wiedzieliśmy, co nam tam doskwiera, co nas boli, co nas gniecie, gdzie ten proces jest dla nas w jakiś sposób trudny, uciążliwy albo jest uciążliwy dla inwestora. Dlatego szukaliśmy takiego sposobu, w którym moglibyśmy dać inwestorom bardzo dobry rezultat, bardzo dobry efekt przy zachowaniu jednocześnie bardzo dobrej wydajności. I te poszukiwania zaprowadziły nas właśnie do polerowania betonu na mokro, do tego procesu, do tego, żeby ten proces doskonalić i do tego, żeby odpowiednio dobierać zarówno chemię, jak i narzędzia, żeby móc te bardzo dobre efekty uzyskiwać. Druga sprawa to jest przede wszystkim proces, który ma dać korzyści i to obydwu stronom, zarówno wykonawcom, jak i inwestorowi. Inwestorowi przede wszystkim w tym zakresie, że spełnia jego oczekiwania odnośnie tego, jaką posadzkę dostanie, a wykonawcy przez to, że proces jest sprawny, że jest nieuciążliwy, niekłopotliwy, że można uzyskać dobrą wydajność, no i przede wszystkim, że przekłada się to dla wykonawcy na finanse, mówiąc krótko, czyli więcej pieniędzy zostaje w kieszeni. Jednym z również bardzo istotnych elementów metody Silicol Renova jest to, że jest to proces na mokro, w związku z tym jest niekłopotliwy. Jest bezpyłowy i bezwonny. Do czego nas to prowadzi? Ano do tego, że można tą metodę wykorzystywać również w obiektach na ruchu, bez zakłócania normalnego funkcjonowania. Można tą renowację przeprowadzać partiami,
wyłączać kawałki poszczególnego obiektu, czy to hali, czy to magazynu, czy to produkcji i robić te obszary na gotowo. Czyli wchodzimy na dany zakres, wykonujemy go, kończymy i praktycznie zaraz po wykonaniu inwestor czy użytkownik może na ten obszar wejść, może sobie z tej posadzki korzystać, a my z naszym sprzętem przenosimy się na kolejne miejsce i tam dalej wykonujemy swoje prace. To, co jest bardzo dużym benefitem również tej metody, to to, że to bardzo wydłuża okres przydatności betonowych posadzek do użytku. Zapobiega pyleniu, zwiększa odporność na ścieranie, zwiększa odporność na udarność, nadaje posadzkom też ładny wygląd i powoduje, że znacznie łatwiej jest je utrzymać w czystości. I dwa jeszcze takie kluczowe elementy w tej metodzie to to, że jest to metoda tańsza niż najtańsza powłoka żywiczna, więc jest to ekonomiczna alternatywa dla żywic i daje bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Teraz opowiemy Wam o tym, w jaki sposób wygląda silikolerenowa od kuchni, czyli jak tak naprawdę wygląda cały proces. Podstawą jest mechaniczna obróbka betonu, czyli szlifowanie i polerowanie posadzki na mokro. W tym celu używamy preparatu chemicznego Silicol Concrete Cutter. Jest to preparat, który wspomaga polerowanie betonu, szlifowanie i polerowanie betonu na mokro. Zawiera tutaj specjalne substancje, które pozwalają zawieszać urobek, czyli pył betonowy, dzięki czemu praca narzędzia jest szybsza, efektywniejsza. Narzędzie jest chłodzone, dużo mniej się zużywa. Jakby ogólnym takim rozrachunku te narzędzia po prostu wystarczają na znacznie dłużej i co ciekawe dają dzięki temu dużo lepszy efekt. Dodatkowo w preparacie zamieściliśmy również substancję utwardzającą, która przez cały czas, kiedy jest na posadzce, już wstępnie zaczyna nam tą posadzkę utwardzać. Próbowaliśmy polerować na mokro bez użycia żadnego wspomagacza, tylko i wyłącznie z użyciem wody. I tak jest to polerowanie lepsze niż szlifowanie i polerowanie na sucho, natomiast no, widzieliśmy, że to nie daje nam zadowalających efektów. I dlatego zdecydowaliśmy się na opracowanie takiego preparatu, który mógłby pomóc nam w szlifowaniu i polerowaniu betonu na mokro, dając te wszystkie benefity. Jest to pierwszy krok, od którego zaczynamy, czyli przygotowujemy sobie taki, nazwijmy to, roztwór roboczy. Do wody dodajemy preparat Silicol Concrete Cutter i tym preparatem zwilżamy posadzkę przed szlifowaniem i polerowaniem. Podajemy go, ten roztwór, bezpośrednio przed maszynę, pod maszynę, a następnie w tym roztworze pracujemy po to, żeby uzyskać bardzo dobre rezultaty. Kiedy posadzka jest zwilżona, przystępujemy do jej mechanicznej obróbki i robimy to z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanych narzędzi diamentowych. To, co jest charakterystyczne dla tych narzędzi, to to, że są osadzone w takich uchwytach gumowych, które są odkształcalne, które poddają się troszeczkę do kształtu posadzki, co powoduje, że one lepiej, efektywniej skrawają, bardziej się do tego kształtu właśnie dopasowują. To, co jest istotne, to jest kwestia niesamowitej żywotności tych narzędzi. Najsłabszy efekt, jaki nam się udało uzyskać na takich już wysokich gradacjach, jak na przykład setka, to jest minimum 1000 metrów kwadratowych na komplecie narzędzi, a mamy na koncie taką realizację, gdzie udało nam się wyciągnąć 2500 metrów przy tej gradacji. Natomiast w przypadku dalszych gradacji, jeszcze wyższych gradacji, no to tutaj te wyniki też minimalnie, w tym minimalnym obszarze są bardzo zadowalające, bo na takim komplecie wyższej gradacji uzyskaliśmy minimum 1500 metrów wydajności, no to w zależności od betonu ten wynik można tylko poprawiać. Czyli bardzo dobra jakość pracy z tego narzędzia, bardzo fajny efekt, co pokażemy później w filmie przy tej wstępnej obróbce betonu i kolejnych krokach i przede wszystkim niesamowita żywotność tego narzędzia, powoduje, że bardzo dobrze tymi narzędziami się pracuje. Kiedy nasza posadzka jest już wstępnie obrobiona narzędziami diamentowymi, czyli usunęliśmy z góry to, co słabe, to, co zwietrzałe, to, co pylące i otwarliśmy sobie tą posadzkę pod impregnację, przychodzi czas na chemiczne utwardzenie betonu.
tym celu używamy naszego preparatu krzemianowego Silicol Polished Concrete, który zawiera krzemiany i pewne inne wspomagające substancje, które pomagają nam właśnie uzyskać ten efekt, czyli zapobiegamy pyleniu posadzki betonowej, utwardzamy ją, dogęszczamy ją chemicznie po to, żeby miała bardziej zwartą strukturę, po to, żeby miała większą odporność na ścieranie i właśnie po to, żeby nie pyliła. Ten impregnat rozkładamy na wstępnie przygotowanej już posadzce. Można to zrobić natryskowo, można również to rozłożyć mopem. Dozowanie uzależniamy od tego, jak otwarty, jak chłonny jest beton. Natomiast to, co jest ważne, warto dać tej posadzce, że tak powiem, napić tego preparatu, no bo chodzi o to, żeby tutaj maksymalnie go właśnie chemicznie dogęścić, żeby ta posadzka go przyjęła. Prostujemy to mopem, najlepiej mopem takim z mikrofibry czy mopem bawełnianym i zostawiamy do całkowitego wyschnięcia. Kluczowe dla całego procesu jest to, że nie trzeba zmywać resztek tego preparatu. Nie trzeba go kropić wodą, nie trzeba rozbijać napięcia powierzchniowego tego preparatu, żeby on głębiej spenetrował. On bardzo fajnie penetruje i dość szybko reaguje z betonem. Dlatego tutaj mamy też dużą oszczędność czasu, a co za tym idzie, dużą oszczędność pieniędzy przez wykonawców. Po prostu go rozkładamy i zostawiamy go do pełnego wyschnięcia. Jeśli mamy takie warunki, że możemy go położyć i zostawić na noc, to super. Natomiast jeżeli nie, to też nic się nie stało, dlatego że on bardzo szybko reaguje i po tym, jak on w pełni wyschnie, możemy przejść do kolejnego kroku obróbki betonu na mokro. Czyli wchodzimy na narzędzie o wyższej gradacji i polerujemy dalej. Kiedy nasza posadzka jest już obrobiona mechanicznie za pomocą narzędzi diamentowych na mokro, jest tak naprawdę przygotowana do ostatecznego polerowania. I tutaj ciekawy paradoks, w całej naszej metodzie na mokro występuje również krok na sucho. To jest ostateczne polerowanie właśnie tymi narzędziami diamentowymi. Możecie sobie zadać pytanie, dlaczego na sucho? Dlatego, że ostatecznie, żeby uzyskać wysoki połysk, warto to właśnie zrobić na sucho. Przy narzędziach o tej samej gradacji, przy polerowaniu i na mokro, i na sucho, ten finalny krok, jeżeli pójdzie na sucho, to będzie dużo fajniejszy efekt, dużo lepszy połysk wizualnie, dużo taki klarowniejszy, dużo głębszy. Natomiast to już jest tak precyzyjne polerowanie, że ilość pyłu, która się wytwarza w trakcie polerowania jest naprawdę minimalna. Oczywiście trzeba mieć podpięty odpylacz przemysłowy po to, żeby tą minimalną ilość pyłu odessać i żeby ta praca była prawdziwie bezpyłowa. Natomiast wykorzystanie tych narzędzi powoduje, że będziecie uzyskiwali niesamowite efekty. Co ciekawe, w innych systemach, które mieliśmy okazję testować i również obserwować, nie byliśmy w stanie w tej gradacji narzędzia uzyskać takich rezultatów właśnie jak na tych autorskich narzędziach Silicol System. Więc naprawdę bardzo fajny efekt, taki głęboki, klarowny połysk. I po tym, jak stosujemy te narzędzia, to już praktycznie jesteśmy przy końcówce tego całego naszego procesu. I nasza wisienka na torcie, czyli preparat zabezpieczający Silicol Concrete Guard. Są, tak jak już mówiłem w poprzednim filmie dotyczącym tego produktu, dwie szkoły. Nakładać garda, nie nakładać garda. My jesteśmy zwolennikami tego, żeby to nakładać z bardzo prostego powodu. To nam pokazało doświadczenie wykonawcze. Zwłaszcza jeżeli wykonujecie posadzki na ruchu, jeżeli oddajecie pracę etapami, to bardzo niepożądanym zjawiskiem byłoby to, gdyby inwestor, użytkownik zajeździł wam po prostu efekty waszej pracy i zanim skoczycie tak naprawdę ten obiekt, no to ta posadzka już się nadaje, że tak powiem, znowu do jakiegoś odświeżenia i renowacji. Dlatego w tym ostatnim kroku używamy preparatu Silicol Concrete Guard. To jest preparat polimerowy, który ma dodatkowo również substancje utwardzające. On domyka powierzchnię i powoduje, że wcieranie na przykład śladów po oponach wózków widłowych jest bardzo trudne. No, tego praktycznie nie da się zrobić. Dzięki temu ta posadzka ma tą pierwotną ochronę i dzięki temu ten efekt będzie nam się
dłużej utrzymywał. Także po tym, jak ostatecznie mechanicznie kończymy polerować posadzkę, wypolerujemy ją już w tym kroku na sucho, nakładamy naszego garda, jeszcze go później troszeczkę obrabiamy mechanicznie i to już będzie końcówka całego naszego procesu metody Silicol Renova. Finalny wygląd posadce odnawianej w systemie Silicol Renova nadaje polerski pad diamentowy Silicol System. Jest tutaj wtopiony proszek diamentowy o bardzo wysokiej gradacji i dodatkowo pad zawiera bardzo dużo włókien naturalnych. To gwarantuje, że przy polerowaniu powierzchni uzyskujemy fajny, naturalny połysk. Nie jest on taki sztuczny, plastikowy jak po niektórych padach syntetycznych. To powoduje również, że bardzo fajnie zapolerowuje się właśnie ten preparat zamykający, czyli Silicol Concrete Guard. On go delikatnie przytapia i w ten sposób też troszeczkę domyka nam tą powierzchnię. Połączenie tego preparatu Silicol Concrete Guard właśnie z tym padem daje ten efekt mokrej podłogi. I on tak naprawdę zapewnia tą pierwszą, początkową ochronę posadzki w trakcie tych pierwszych tygodni jej użytkowania. Dość dobra żywotność tego padu, bo tutaj nie będziemy uzyskiwać jakichś hektarowych wydajności, natomiast on po prostu robi robotę. Trzeba zobaczyć, czym różni się ten pad od innych padów dostępnych na rynku, jaki przynosi efekt i naprawdę będziecie zadowoleni, naprawdę będziecie zdumieni, co można z tego pada wycisnąć. Tak właśnie prezentuje się system renowacji posadzek przemysłowych Silicol Renova. 4 narzędzia, 3 preparaty chemiczne. Proces jest stosunkowo prosty, łatwy w wykonaniu, jest ekonomiczny i przynosi masę korzyści zarówno wykonawcom, jak i inwestorom. Dlatego warto się nim zainteresować. Jesteśmy otwarci na współpracę, zapraszamy Was do tej współpracy. Ze swojej strony dajemy zarówno produkty chemiczne, jak i narzędzia najwyższej jakości, ale przede wszystkim jest to poparte długoletnim doświadczeniem wykonawczym i wiedzą. Nie wiesz, jak zacząć, nie wiesz, jak wystartować, chcesz wejść w branżę polerowanego betonu albo polerujesz już betony, ale nie uzyskujesz takich efektów, jakie chciałbyś uzyskiwać, jakie chciałbyś zapewnić inwestorom. Nie masz takiej oferty, z którą mógłbyś do tych inwestorów pójść i u nich po prostu zabłysnąć. Skontaktuj się z nami przez informacje kontaktowe, które są w opisie tego filmu i zobaczmy, co jesteśmy w stanie wspólnie zrobić. Jesteśmy w stanie przekazać zarówno te produkty nasze wysokiej jakości, pokazać cały system, przeszkolić Ciebie, Twoich pracowników i dać Ci wsparcie technologiczne, żebyś mógł czuć się w tej technologii dobrze, mógł się czuć swobodnie i mógł realizować coraz śmielsze kontrakty. Zapraszamy do współpracy. Na razie. Cześć.